Cześć, jestem Różomek, a dziś zapraszam Was na film z kolonii, której jeszcze nie widzieliście. Zanim jeszcze zaczniemy, przypominam, że sponsorem kanału jest stronkant, więc link do jego strony macie w opisie. Zapraszam. A nowym gatunkiem jest ta oto kolonia Formica cunicularia. Jak to właśnie widzicie, jest dość duża. A jeśli mam już odpowiedzieć na jakieś pytania, no ta kolonia ma... Tak, z nie wiem, z 3 miesiące, bo złapałem klową rójkową na początku wakacji. Więc, no jak sami widzicie, bardzo mi się poszczęściło. I klowa bardzo, no, normalnie fabryka jajek, nie? Tutaj właśnie już widzicie kolejne larwy. I te larwy, jeśli z tego co pamiętam, już są po czwarkami. Bo widzicie to nagranie z kilku dni przed filmem, ponieważ, no, nie przewidziałem tego, że szkoła może mi tak pochłonąć czas. I nie będę mógł wam czegoś nagrać. A jak już był jakiś czas wolny, to niestety, albo bardziej stety, mamy wrzesień. No to jeśli ktoś się interesuje lasem, to wie, co się dzieje w wrześniu. Nie mówię tu o grzybach, a bardziej o rykowisku, na które bardzo chciałem pójść. No i udało się. Jedno z najlepszych rykowisk w moim życiu, ponieważ dużo jeleni zauważyłem, więc już wiem, co u mnie w lasach chodzi. No i też same te pieśni tych byków bardzo fajne. Nie wiem, mogę wam na przykład dać jakieś urywki z tego właśnie rykowiska, bo nawet w nocy byłem. Więc no, jeśli ktoś nie był, to bardzo polecam, nawet w dzień. Albo bardziej to prędkim, prędko rano, jak dopiero słońce wstało, bo wtedy rykowisko jest bardzo intensywne. Ale przejdźmy już do murówek, bo przecież o tym jest kanał, a nie o lesie bo w sumie nie pytałem was się, czy chcecie jakieś filmiki z takiego lasu jeśli chodzi o same zwierzęta no i w sumie owady też bo jak się wchodzi do lasu to zawsze owadów jest dużo ale no przejdźmy już do mrówek tutaj widzimy inny kader jeśli ktoś by się pytał o liczebność tej kolonii to jest ich około 12 robotnic raczej 12 bo po było 12 i wszystkie się wykluły i jeszcze żadna robotnica nie padła tutaj właśnie już widzicie te kolory u robotnic nawet w pierwszym pokoleniu już są takie, no powiedziałbym, że niektóre mają taki kolor na tułowiu podchodzący pod brąz albo pod taki bordowy. No Tutaj nawet widzicie tam na końcu odwłoka królowej, akurat nie ma ostrości na tą robotnicę, no ale są, no jeśli się dobrze przyjrzycie to widzicie takie przebłyski tego koloru. Na pewno z większymi pokoleniami. Albo bardziej z pokoleniami niewiększymi, choć większe w sumie też będą. Bo u tych mrówek jak i u innych z pokoleniami zwiększają się robotnice. Żeby mnie nikt źle nie zrozumiał, to nie będzie tak, że będzie tam piąte pokolenia albo dziesiąte i robotnica będzie podobnej wielkości co królowa. No tak to nie działa. Niestety. No chyba, że macie kasty jak u Camponotus, to majory mogą być takiej wielkości. No albo taki formika właśnie. No to... Będą lekko większe i bardziej agresywne. Bo w sumie te pierwsze pokolenia nie są jakoś agresywne. Choć u takich Camponotus Sylvaticus. pierwsze robotnice są bardzo agresywne. A wiem to stąd, bo przy karmieniu wybiegają mi z probówki. I to nie w popłochu, tylko żeby atakować mnie. Próbują coś tam gryźć, no ale niestety są zbyt słabe. Znaczy ich żuwaczki nie są na tyle... Jakby to powiedzieć, rozwinięte, bo na przykład u Meso Barbarus taki major, no czuć jak gryzie, nie boli to, ale czuć, no, a u tych Sylvatikus na przykład, no to prawie, że tego nie czuć. Jeśli już parę słów o kolonii, tutaj macie kadry z karmienia, no bo będziemy się zbliżać już do takiego końca. Chciałem wam pokazać to kolonie, no i też w sumie coś nagrać, bo długo mi nie było, no, ale no, mrówki. No praktycznie, że się nie różnią niczym od takich formika Barbis, W sumie musiałem je identyfikować, żeby to przypadkiem właśnie nie były te formika rufibarbis. No ale nie, to jest formika konikularia. Więc inny gatunek. No ale cechy ma prawie, że te same. Ale z rozwojem u tej królowej mnie bardzo to zaskoczyło. Bo nie dość, że pierwsze pokolenie liczyło 12 robotnic. To jeszcze jak już te pokolenie wyszło to już kolejne się szykuje i może nie będzie tak samo liczne, ale na pewno już kolonia będzie dosyć pokaźna, jak na ten pierwszy etap rozwoju kolonii. No i jeśli tak dalej pójdzie, to damy jej gniazdo, arenę, a później się zobaczy. Nie ma co jeszcze za dużo mówić, bo nie wiadomo jak to będzie, no ale mam nadzieję, że dobrze skończy. No i zbliżamy się do końca odcinka. Ja się z Wami żegnam, a więc bajo.